Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Rado, Radosław Rygielski, e, witam Was w kolejnym poniedziałku tradera. Dzisiejszy poniedziałek tradera będzie wyjątkowy, dlatego że tak jak mówiłem w pi ostatnim piątku tradera udostępnię Wam podsumowanie całego listopada pod względem analiz, które publikowałem publicznie dla wszystkich na TradingView, na YouTube i na Facebooku oraz oczywiście pod względem analiz, które były publikowane w zamkniętym forum Klub Tradera Premium, gdzie właśnie są osoby, które znają moją strategię. Ten raport ma około 27 stron. Jest on do pobrania, link jest w opisie. Wszystko zamieściłem właśnie na takiej platformie GoFile i tutaj możecie ją bezpośrednio pobrać. Możecie bezpośrednio, bezpośrednio pobrać ten raport. A ewentualnie możecie go samodzielnie tutaj przejrzeć bez pobierania. Wystarczy włączyć full screen i tutaj krok po kroku przechodzić pomiędzy kolejnymi stronami. W takim razie teraz wchodzę. W ten raport i od samego początku od, zacznijmy właśnie od pierwszej strony. Jest to raport wyników Klubu Tradera i Klubu Tradera Premium z listopada. Dzisiaj mamy 9 grudnia, właśnie to również jest to data publikacji. W spisie treści możecie dokładnie zobaczyć na której stronie jakie dane będą właśnie przedstawione, czy to informacje jak korzystać z raportu, czy też analizy, które publikowałem e, ogólnodostępnie, czy... Właśnie analizy szczegółowe, które są dostępne tylko i wyłącznie w klubie Tradera Premium. Na samym początku na pewno zastanowicie się, dlaczego w ogóle powstał ten raport i po co publikuje właśnie to wszystko w takiej formie. Możecie to samodzielnie prze przeczytać właśnie w tym raporcie, co ważne aktualnie chcę Wam również przekazać, jest właśnie to, że ten raport stworzyłem po to, żeby we w całym co miesiąc robić podsumowania wszystkiego, co udostępniłem, żeby później nikt nie musiał przeglądać, załóżmy, wszystkich moich treści, które udostępniałem, tylko po prostu odfala, odpala sobie raport, czy to nagranie i widzi wszystko krok po kroku wytłumaczone. Pamiętajcie o tym, że do każdej analizy, którą publikuję, jest też link do źródeł, czyli właśnie do oryginalnych postów oraz nagrań na YouTubie, gdzie opisuję daną analizę, tak? Czyli właśnie najważniejsze jest to, że wszystko publikuję przed faktem, i właśnie też linki do oryginalnych postów udostępniam. Średnio analizy, które udostępniam ogólno, ogólnie mają skuteczność w wysokości 70 Analizy, które publikuję na forum Klub Trader Premium mają skuteczność w wysokości 90 i jak najbardziej inne osoby z tego korzystają. Wszystko jest udostępniane przed faktem i też zobaczysz wyniki niektórych osób, które właśnie są na forum. Co ważne pamiętajcie o tym, że żadna z informacji w tym raporcie w żadnej z informacji, którą ja udostępniam, nie ma żadnych rekomendacji inwestycyjnych. Jest to tylko moja osobista opinia i wszystkie decyzje świadomie podejmujecie na własne ryzyko. O analizach publicznych nie będę dużo mówił, samodzielnie możecie to przeczytać. Co najważniejsze do każdej analizy macie podany jej tytuł, numer, która jest to analiza, oraz oczywiście datę, Jak i co najważniejsze na samym dole macie linki do źródeł, czyli właśnie link do. Miejsca, w którym analizę udostępniłem przed danym ruchem z konkretnymi warunkami, oraz również link do filmu na YouTube, jeżeli oczywiście taki powstał, gdzie dokładnie omawiam daną analizę i jej przykładową realizację. Tak, której przykładowo zwróćcie uwagę, zgodnie z analizą po wybiciu górnej tendencji, nastąpił ruch wzrostowy. Tutaj widzimy górna tendencja i opisane wybicie górnej tendencji zgodnie z analizą nastąpił wzrost, czyli cena po wybiciu tej tendencji miała rozpocząć ruch wzrostowy. Tak się również stało. A tutaj macie link do analizy, która pozwoli Wam to wszystko przejrzeć krok po kroku. Co ważne, również są konkretne miejsca oznaczone, gdzie przykładowo rozpoczął się scenariusz spadkowy, zgodnie z wcześniejszym opisem, tak, tutaj w pobiciu dolnej tendencji nastąpił spadek zgodnie z analizą. I jest to konkretny warunek, który miał zostać spełniony zgodnie z tym, co wcześniej opisywałem właśnie na przykładowym Trading View. Również do każdej analizy do, dopisuję, jaki był możliwy zysk bez dźwigni. Tutaj w tym przypadku jest to 39%, ale szczerze Wam powiem, że ja sam korzystam, e, handluję poprzez, poprzez platformę Metatrader, która, która właśnie łączy się z brokerem, a broker umożliwia handlowanie poprzez korzystanie z dźwigni finansowej i jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, o ile robimy to odpowiednio, czyli odpowiedni stosunek ryzyka do zysku względem naszego e, kapitału, więc do każdej analizy, którą udostępniłem publicznie, jak widzicie, jest pełen opis, co konkretnie się zadziało, dokładne miejsca, gdzie te reakcje były, które jak widzicie, przykładowo, jest ta analiza połowicznie niezrealizowana, ponieważ tylko jeden wyznaczony wcześniej poziom dał e, pożądany ruch cenowy z dwóch, tak? Czyli ta analiza jest zrealizowana, jeden na... 2. Poprzednia analiza jest zrealizowana 3 na 3, y, tak? Kolejna analiza jest zrealizowana w 2 trzecich. Tak, jest to analiza z 15 listopada. Widzimy przykładowo po wybiciu strefy. Tutaj dokładnie oznaczonej 8479 do 8514 nie nastąpił ruch spadkowy, czyli jest to niezgodne z analizą, czyli ten element jest niezrealizowany w tej analizie. Ale dalej, jak możecie zauważyć, po wybiciu tendencji numer 1 nastąpił spadek zgodnie z analizą. I tutaj widzicie dokładnie po reakcji, przepraszam, na tendencji numer 1 nastąpił spadek zgodnie z analizą, jest tutaj wszystko oznaczone. I dalej po wybiciu strefy nastąpił ruch spadkowy zgodnie z analizą. Tutaj mamy oznaczone wybicie strefy i Tutaj dalej był mocny ruch spadkowy, łączny, możliwy zysk 18% i pod spodem widzimy kole, konkretne linki do źródeł. Więc w ten sposób właśnie przedstawiłem każdą analizę, którą publikowałem. Wiem na pewno, że to będzie wygodne, ponieważ każdy może sobie przejść tutaj do nagrania na YouTubie czy na TradingView. To jest na pewno bardzo pomocne. Tutaj widzimy przykładową kolejną analizę, po lewej stronie jest to białe tło, czyli tu właśnie miejsce, w którym publikowałem analizę, a żółte tło jest to, co działo się później. Jak widzimy, cena idealnie doszła do poziomu, który był wcześniej wyznaczony. Link do tej analizy jest tutaj. E, następnie cena spadła, wybiła dolną tendencję, miał być dalej spadek. Tak się również stało. tak? Więc również przykładowo po tych analizach z klubu tradera, czyli właśnie po analizach ogólnodostępnych, będzie podsumowanie. Tu mieliśmy udostępnionych analiz 5, ilość reakcji cenowych 12, poprawnych reakcji 10, skuteczność 383 procent możliwy zysk bez dźwigni 89%. Tutaj piszę o bardzo ważnym aspekcie, czyli właśnie o dźwigni, z której ja bardzo często korzystam wraz z forum. Jeżeli robimy to odpowiednio, to nie jest to nic ryzykownego, zresztą sami sobie przeczytacie to w raporcie. Następna część raportu będzie to właśnie część z analizami udostępnionych, na, udos są to analizy udostępnione na forum Klub Tradera Premium. Są te analizy bardziej szczegółowe, ponieważ, żeby je rozegrać, no trzeba znać całą moją strategię, tak. Średnia skuteczność analiz na forum wynosi 90%, od 5 miesięcy na 53 wpisy, to jest skuteczność 40, 45 było skutecznych wpisów, więc to jest skuteczność w okolicach 90%. Co ważne, w tej drugiej części raportu niektóre dane są ogóle pokazane na zrzutach ekranu, tak. Ponieważ na forum wszystko udostępnia w postaci zrzutów ekranu, i dane na tych zrzutach ekranów niektóre są zakryte, dlatego że ta wiedza po prostu jest tajna i dostępna tylko dla forumowiczów. Tak? Po każdym wpisie zobaczysz przykładowe wyniki, jakie mają klubowicze obecnie na forum klub Tradera Premium, ponieważ też chcę wam pokazać dokładnie, jak działamy, jaką jakość wiedzy i poziom wiedzy prezentuje. I kolejny raz znów. Eee, właśnie w ten sam będzie to wyglądało, czyli znów numerek, która była ta analiza i następnie jaki jest to rynek, Był, tutaj była to analiza rynkowa wraz z cyklem Bitcoina, mówiąca o możliwym ruchu wzrostowym z 9 listopada. Cena wzrosła, analiza zrealizowana, której oznaczam gdzie dokładnie pisem o możliwych wzrostach i jak najbardziej część danych jest zakryta, ponieważ jest to tylko informacja dla forum, tak? Wynik analizy zgodnie z opisem analizy oraz cyklu, który mówi o możliwych wzrostach, tak się również stało. Cena wzrosła. No ale teraz pewnie zainteresuje Was, jak my korzystamy z tych analiz, więc również załączyłem wyniki. Tutaj przykładowo wynik cyklu bitcoina, e, tutaj mamy zgodnie z, zgodnie z cyklem cena wzrosła plus 851 dolarów. No i przykładowe komentarze, właśnie forumowiczów, możecie samodzielnie tutaj sprawdzić. Kolejna analiza, screen, e, właśnie z forum, z opisu. Wynik, czy się zrealizowała, czy też nie. Dalej pokazuje właśnie wynik, e, tutaj przykładowo wynik swój, pozycję, jest to również screen e, z forum, kolejna analiza, który właśnie, która właśnie mówiła o tym, że będzie możliwy ruch spadkowy i dalej również możecie zobaczyć, jakie wyniki mają forumowicze, czyli właśnie zrzut ekranu wyników klubowiczów z forum Klub Tradera Premium, i tutaj przykładowo widzicie, jakie są komentarze, przykładowo e, plus 510 dolarów plus 278 dolarów. To jakieś 100 dolarów, 30 dolarów, 51 dolarów, pomaga innym w ten sposób, ułatwiasz życie i dajesz dużo radości. Dziękuję naprawdę bardzo serdecznie za takie pozytywne komentarze, jest jak najbardziej dla mnie bardzo miłe i też dziękuję Wam po prostu, że jesteście i że korzystacie z tego, co udostępniam, bo tworzę to dla Was, tak? I taka, taka taki po prostu jest też tego cel, żeby każdy z tego korzystał i jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Dalej, kolejne zrzuty ekranów klubowiczów, jak widzicie cały czas e, są pokazywane właśnie też wyniki osób, które z tego korzystają. Kolejna analiza, numer 4, opis dokładnie, co chciałem przekazać. E, tutaj mówię o możliwym ruchu wzrostowym, cena jak najbardziej wzrosła, no to skoro cena wzrosła, wcześniej o tym informowałem, no to pewnie ktoś to zauważył, jak najbardziej, no to możecie sobie sprawdzić samodzielnie e, wyniki tych osób, komentarze, Oczywiście, komentarze klubowiczów, którzy są na forum. Tutaj kolejna analiza jakiś link. A co to jest za link? Okej, okay. już widzę, że musiałem zasłonić e, nagranie na YouTube'a, ponieważ jest to po prostu nagranie prywatne tylko dla forumowiczów. I też bardzo proszę, żeby po prostu te nagrania gdzieś tam sobie nie, nie wychodziły poza forum. Kolejne, właśnie wyniki, które widzimy, przykładowo. Po lewej stronie informacja autu Artura dziś plus prawie 1000 dolarów, plus 50 dolarów, plus 440 zł, to jakiś mój post się przewinął plus 602 dolary w oparciu o wcześniejszą. Analizę wyjątkowa analiza, czyli GBP out. Jak wiecie, wszyscy głównie działają na kryptowalutach, ja się wywodzę z rynków Forex, czyli właśnie z rynków parwalutowych, tutaj mamy właśnie opis GBP out, gdzie pisałem o możliwych spadkach, ale dopiero po uzyskaniu przewagi na ten kierunek. Dlaczego tak uważałem? Sprawdźcie sami tutaj w raporcie. Możecie sobie przeczytać te posty. Są to posty z forum, czyli już takie konkretne mięso, konkretne szczegółowe analizy. I też proszę Was, żebyście uszanowali to, że niektóre dane po prostu musiałem zachryć, ponieważ jest to wiedza tylko dla klubowiczów. A i ta, której dużo pokazałem, mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie, nikt nie będzie za to zły. <grym> ok, idziemy dalej. Wynik analizy: zgodnie z opisem analizy oczekiwaliśmy dwóch przewag na spadki. Potem była aktualizacja, tutaj ją przekleiłem i miał być ruch spadkowy, tak również było, plus 42 dolary, plus 264 dolary i plus 15,50 centów, informacje od Piotra. Kolejna analiza tutaj była analiza złota, jej wynik, realizacja, i następnie podsumowanie wyników z klubu tradera premium, w tym miesiącu nie było dużo wpisów, było ich tylko 7, ale jak najbardziej 7 było zrealizowanych, zresztą możecie sobie tutaj wszystko samodzielnie e, przejrzeć. Również opisałem tutaj dokładnie, e, że otrzymałem dużo informacji, znaczy dużo, od około 8 osób, a na forum jest znacznie więcej osób, otrzymałem informacje o, po prostu o ich zarobkach, zliczyłem po prostu, te komentarze, które tutaj otrzymałem, jeżeli chodzi o wyniki. I z tych komentarzy od około 8 osób wyszło, że w ten miesiąc 10 800 dolarów zysku. Jest to, są to właśnie wyniki klubowiczów, ale pamiętajcie, że jest to tylko przypadkowa wartość. Dlaczego przypadkowa? Ponieważ ja nik nikogo nie zmuszam do publikowania swoich wyników. Jeżeli ktoś korzysta z tego, co ja publikuję, i załóżmy, jest skuteczność bardzo wysoka, ponieważ jest ona utrzymywana naprawdę już w sumie drugi, drugi rok w, w internecie, a na forum będzie to, e, będzie to właśnie aktualnie 11 miesiąc chyba. Jak mówiłem, no od 5 miesięcy na 53 bądź 4 wpisy jest tam aż 45 zrealizowanych, czyli jest to skuteczność w ogóle 90%. Wracając, to jeżeli jak widzicie jest wysoka skuteczność, opisuje co dokładnie można zrobić. Nie jest to żadna porada. Jeżeli załóżmy, korzystasz z tych analiz, to jest mi bardzo miło, że udostępnisz swój wynik. Jeżeli nie udostępnisz tych wyników, nic się nie dzieje, nie będę do tego nikogo zmuszał, ponieważ jest to właśnie własna wola każdej osoby. Więc, wracając, od osób, które się podzieliły tymi wynikami same z siebie, wyszło 10 800 dolarów. Gdy sobie to podzielimy na ilość osób, które udostępniła te, te informacje, to wychodzi 8, czyli wychodzi 4536. Eee, taka jest po prostu wartość w sumie jednego wpisu. Będzie tutaj to nieco więcej, ponieważ wpisów było 7, czyli około, około tutaj pewnie 5000 złotych był wart jeden wpis. Jak oczywiście pamiętajcie, że jest to je, tylko jeden, jedne, jedna wielka spekulacja, o na myśli, wiecie, wyliczanie tych zysków na zasadzie klubowiczów, ponieważ, jak mówiłem, nie zmuszam do tego, każdy ma własną wolę. Ktoś udostępni swój wynik, bardzo fajnie, ale tak najważniejsze, najważniejsze po prostu jest to, jak, że widzicie, jak to wszystko się realizuje. Nast najpierw coś opisuje. dokładnie mówię, co się może stać, przykładowo, że ruch spadkowy. No i każdy otwiera pozycję na spadki, czyli handluje w dół, oczywiście ze stop lossem. No i statystycznie mamy tą przewagę nad rynkiem, jak najbardziej ją będziemy mieć, ponieważ korzystam z konkretnych elementów, które pozwalają na tym rynku po prostu działać. I to jest bardzo, bardzo ważne. Co ważne, w najbliższy czwartek o godzinie 20 będzie bardzo ważny live, gdzie powiem o nowym projekcie, więc link do, do zapisów na ten właśnie live jest w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A dla osób, które są, przykładowo na liście mailingowej Instytutu Kryptografii, to pamiętajcie, że dzisiaj, że jutro, przepraszam, będzie wysłany, będzie wysłany mail z informacją o właśnie raporcie. Jeżeli chcesz pobrać o innym raporcie, to jest raport wyników, a jeżeli chcesz pobrać inny raport, chcesz przeczytać inny raport, to bądź na liście mailingowej bądź po prostu zapisz się na live'a, który jest, do którego link masz w opisie, w czwartek o godzinie 20, słyszymy się, widzimy się, ponieważ po prostu rozpoczynam nowy projekt, ściśle związany z klubem tradera premium i będzie naprawdę bardzo dużo się działo, to będzie wszystko na dzisiaj, link do tego raportu jest. Opisie. Zapraszam Was do szczegółowego przejrzenia sobie tego raportu krok po kroku. E, cytat na grudzień jest taki, że ryzyko bierze się z nieświadomości swoich poczytań, poczynań. Są to słowa Warrena Buffeta. Jak najbardziej się z tego zgadzam. Dlaczego? Ponieważ ryzyko, jeżeli mamy do tego statystykę przykładowo na rynkach, to możemy sobie już z założenia poprawnie obliczyć i e, po prostu ustalić i wiedzieć, jakie będziemy mieć ryzyko, a to naprawdę ściąga potężne, potężny ciężar, to ściąga z naszej głowy, ponieważ się tym nie przejmujemy, łatwiej się handluje i jeszcze wiele, wiele skutecznych, skutecznych, pozytywnych aspektów to przynosi, więc to będzie rad na grudzień, a w podsumowaniu grudnia widzimy się za pewnie około miesiąc. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, cześć, pamiętajcie o ważnych linkach w opisie.